czołgi wychodzą tylko z lasu z nienacka. Popatrzmy. Już słychać silniki, ryk silników. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, pluton wrzucony pod oddziała jako bojowy pan rozpoznawczy, zanim rozpoznaje przeciwnika oraz terenu. W tej chwili po drodze przemieszcza się para patrolowa, w skład której wchodzą czołg PT-91 oraz bojowy wóz piechoty. Jest to element ubezpieczenia bezpośredniego bojowego patrolu rozpoznawczego. Działa on w odległości umożliwiającej wsparcie i ognie przez siły górne plutonu. Do zadań pary patrolowej należy prowadzenie rozpoznania drogi marszu, sprawdzenie miejsc dogodnych do zorganizowania zasadzek, minowanie odcinków dróg, miejsc newralgicznych, takich jak skraje lasów, wzniesienia, napotkane niewielkie grupy przeciwnika, niższe z marszu, a w wypadku jego większych sił w zajętej rubieży zabezpiecza wejście do walki sił górnych plutonu. Cały czas prowadzone są nieprzez artylerię.
Do walki, do walki. Zlokowanie szlin. Jest to zlokowanie, które zapewnia maksymalne możliwości pochodzenia odbioru w obserwacji. Jednocześnie pozwala na zabezpieczenie protokołu w przypadku działania przeciwnika. Obserwacje meldują o pozycji cela, a dowódca plutonu kieruje ogniem w plutonie. Pluton znalazł się na wysokości bunkra. Za chwilę pluton wykona zdyskrocowanie ognia w kierunku przeciwnika. Dwa pierwsze czołgi szybko wykonały zaśrodkowania ogniowe w kierunku przeciwnika. Po wykryciu ważnego celu była to wyrzutnia PPK na pojeździe. I jak Państwo widzą, ruszyły do boju nasze czołgi, nie tylko. I teraz zobaczcie, jak on przyjmują miasta Waleria, ale oczywiście ta czołgowa. I za chwilę przeniesiemy się, drodzy Państwo. Razem na tym poligonie, to nasi synowie, nasi ojcowie tutaj, drodzy Państwo, pokazują, w jaki sposób będą bronili lubieży szkodni. I teraz widzimy możliwości naszych wozów pancernych. I proszę udostępnić, żeby wszyscy maksymalnie właśnie mogli oglądać. Proszę przepuścić tutaj również karetkę. I popatrzmy. Zobaczcie, jak ruszyły. Teraz ci, którzy się bronią, stawiają zasłonę dymną. A nad nami cały czas Mi-8, który nie tylko pewnie to nagrywa, obserwuje, ale również wyczuwa nad naszym bezpieczeństwem. No i teraz niektóre się ustawiają, jakby się zabezpieczają. Stawiają zasłonę dymną. Na pewno ci, którzy próbują wypatrzyć wrogów i... Wystrzały tutaj. Mieliśmy okazję poznać możliwości tego sprzętu. Drodzy Państwo, mówiliśmy, nie przechodzimy za ruch. Dlatego ta droga musi być przejęta. Proszę się wycofać. Koledzy z ochrony, wycofujemy ludzi. Mówiliśmy, że najlepsza widoczność będzie tam pod budynkiem. Dla Waszego bezpieczeństwa. I teraz słyszymy tutaj odgłosy kolejne czołgi. Ten, który tutaj był ukryty, panie poruczniku. Jak on się tutaj znalazł? Proszę Państwa, w tej chwili widzimy przed Wami zniszczony bojowy wóz piechoty. W tej chwili właśnie na komendę dowódcy plutonu przemieszcza się patrol rozpoznania i pomocy technicznej, który będzie ten pojazd ewakuował do rejonu zaśrodkowania. Jest, jak widzimy, ten, który tam właśnie najbardziej się dymi, prawdopodobnie został uszkodzony i za chwilę będziemy widzieli ewakuację. Jednocześnie PT-91 bojowy wóz piechoty, które do tej pory działały jako para patrolowa i zabezpieczała wejście do walki się pomysł plutonu, prowadzi manewr oskrzydlenia. Tutaj z lewej strony plutonu oni przemieszczają się i będą prowadzić ogień z lewej strony przeciwnika. A za chwilę, drodzy Państwo, będziemy mieli informację, że jest już wóz do ewakuacji. Dlatego paszma, tutaj widzimy, jak po lewej flance, po lewej stronie przemieszcza się właśnie czołg, który będzie również prowadził ostrzał. W tej chwili widzimy już wóz zabezpieczenia technicznego, który podąża w kierunku bojowego wozu piechoty z uszkodzonym ołupem pierzchny. Ten wóz zabezpieczenia technicznego podąża tam z zadaniem
pierwsze ewakuacji tego sprzętu, później udzielania pierwszej pomocy medycznej członkom załóg, a także w miarę swoich możliwości naprawy go po ewakuowaniu go w miejsce, w którym nie będzie prowadzony ogień przez przeciwnika. I już jak Państwo widzą, pozostałe wody zajęły miejsca, że aby w razie czego następował kontratak, to zabezpieczają, bo teraz wiedzą, że trzeba pomóc tym, którzy są ranni, nie tylko ranni, ale również trzeba wydobyć wóz, który można powiedzieć jest w opałach i sam nie może się przemieszczać. Mamy informację, drodzy Państwo, kolejne dziecko, prawdopodobnie o imieniu Max. Zagubił się, dlatego przypominamy jeszcze raz wszystkim rodzicom. Co? Strażak się ma. Tutaj mam informację o właśnie Maksiu. Tak jest, drodzy Państwo. Dowiedzcie się, jak na nazwisko i za chwilę o, już jest. Już Max znalazł ojca. No i teraz, drodzy Państwo, w zajmieniu widzimy, że już się chyba też stawia zasłonę dymną i za chwilę będzie udzielona pomoc. W tej chwili Pluton po postawieniu zasłony dymnej wykonuje manewr pokonania, czyli polega to na tym, na zajęciu newralgicznej rubieży za pozycjami przeciwnika. Po zajęciu tej rubieży walka będzie praktycznie zakończona i wtedy Pluton ten przejdzie do odtwarzania zdolności bojowej. Składane będą meldunki o zużyciu ustawów członków załóg.